Dzień dobry, fotograficzny program Bez Nazwy, Paweł Duma, jestem na stoisku firmy Epson, ze mną jest tutaj Tomasz Kuciński. Dzień dobry, witam serdecznie. Jesteśmy przy... nie wiem, czy to już mówić, czy to jeszcze jest drukarka, czy to już jest po prostu drukarnia? Nie no, drukarnia to jest miejsce, gdzie się drukuje, to jest na pewno wielkoformatowa drukarka. W ideologii działania drukuje, więc można ją cały czas nazwać drukarką. Trochę do innych celów niż każdemu się w głowie zapala lampka po haśle drukarka, ale cały czas drukuje. Dobrze, to może powiedzmy najpierw, właśnie, to, że jest wielkoformatowa, to jakby widzimy po gabarycie chociażby wydruków, ale chyba to, znaczy nie, chyba na pewno to nie jest największy możliwy, ale do czego wykorzystuje się takie maszyny i czym one się różnią od takich drukarek fotograficznych, jakie my kojarzymy? Pierwsza rzecz to tutaj drukujemy trochę inną technologią atramentów, czyli w drukarkach takich domowych, atramentowych, które znamy, drukujemy tuszami, które są albo na bazie rozpuszczalników wodnych, albo pigmentowych. I tam powiedzmy drukujemy na papierach, stricte papierach specjalnie przygotowanych do druku atramentowego. Tutaj drukujemy atramentami ekosolwentowymi i one drukują na zupełnie innych materiałach, drukują na materiałach syntetycznych, czyli to są różnego rodzaju folie winylowe, polipropylenowe i tego typu materiały, które są dużo bardziej mechanicznie odporne od standardowego papieru. Czyli taki wydruk zrobiony tą technologią możemy nakleić na samochód i będzie on trwale zabezpieczał, zmieniając grafikę, lakier samochodu. Taki wydruk możemy, zrobiony powiedzmy na płótnie specjalnym do tego typu rodzaju druku, możemy powiesić na zewnątrz. Na takim urządzeniu robi się roll-upy, które są mechanicznie dużo bardziej narażone na uszkodzenia. Robi się różnego rodzaju podświetlenia, jak na stacjach benzynowych czy jakichś sklepach kosmetycznych często widać podświetlone takie kasetony, gdzie mamy jakieś reklamy. No to się robi na tego typu właśnie materiałach, na tak zwanych backlightach, gdzie mamy takie folie transparentne, które zadrukowujemy. Więc wszystko, co związane z reklamą, dekoracją wnętrz, tam gdzie musimy mieć mechaniczną odporność wydruku, dużo, dużo większą od standardowej, którą dałby nam papier, robimy właśnie na tych urządzeniach. I to jest jedyne urządzenie na rynku, które łączy powiedzmy dwa światy, bo standardowo technologie ekosolwentowe czy solwentowe są niezdrowe, toksyczne i drukują powiedzmy z czterokolorowymi zestawami farb i są dedykowane raczej do zewnętrznych zastosowań. To jest urządzenie, które ma wszelkie atesty, certyfikaty, żeby mogło być wewnątrz wykorzystywane. Sama praca urządzenia oraz wydruki, czyli na przykład tapetę, którą wydrukujemy na takim urządzeniu, spokojnie możemy w dziecięcym pokoju zaaplikować i dziecko nawet dotykając, liżąc tej tapety, nic złego mu się nie będzie działo. Ja zadam jedno pytanie, bo tu mówisz o tapetach, roll-upach, billboardach, reklamie, a czy na takiej maszynie i tymi atramentami solwentowymi, znaczy tym drukiem solwentowym, bo tak można powiedzieć, ekosolwentowym, można wydrukować na zwykłym papierze fotograficznym? Zwykłym papierze nie, znaczy można wydrukować, ale rezultat nie będzie taki jak ten. Poza tym te materiały są dużo, dużo tańsze od papierów fotograficznych, więc tutaj tak jakby cena druku jest dużo, dużo mniejsza. Z racji takiej, że trwałość takiego wydruku to jest maks 3-4 lata, gdzie w druku atramentowym wiemy, możemy uzyskać na archiwalnych mediach ponad 100-200 lat trwałości. W takim zwykłym domowym no to jest tam 15-20, więc cały czas powiedzmy to jest dużo słabsza trwałość, ale no nikt reklam nie robi na 20 lat, tylko z reguły po roku, po sezonie są już wymieniane na coś innego. Tak samo ma się z jakąś dekoracją reklamową, z tego typu rzeczami, więc potrzebujemy mechanicznie odpornych materiałów, które są często wymieniane. Więc dlatego stosujemy materiały, które są tańsze, a mamy tutaj technologię, która pozwala je w bardzo fajnej jakości zadrukować. No dobrze, tutaj no praktycznie stoimy na wydruku. Spokojnie możemy sobie po tym pochodzić. Dokładnie tak, to mamy, tutaj mamy akurat założone płótno, które jest też dużo bardziej mechanicznie odporne, bo to jest płótno na bazie poliestru, więc ono nie jest tak rozciągliwe. Tańsze jest z produkcji od bawełnianego, więc ktoś, kto sprzedaje tego typu wydruki, będzie w stanie zaoferować niższą cenę. Takie wydruki gotowe do powieszenia znajdziemy w najpopularniejszych sklepach meblowych, które są właśnie robione na tego typu urządzeniach. Tak? Tak, musimy mieć właśnie świadomość tego, że za kilka lat te kolory gdzieś tam...
Tak, dokładnie, ale oczywiście płacąc za taki wydruk, za gotowy, oprawiony, powiedzmy, nie wiem, 50 zł, no nie oczekujmy, że będzie on 20 lat wisiał, jak taki wydruk kupiony za 1000 zł, więc no, to jest albo, albo. Dobrze, rzecz, na którą ja na pewno zwróciłem uwagę, ale myślę, że wiele osób też, to jest ilość pojemników z tuszem. Tak, tutaj mamy standardowo tego typu urządzenia, tak jak wspomniałem wcześniej, z reguły pracują na czterech kolorach. To jest jedyna maszyna na rynku, która ma tak szeroki zakres barwny, którym ona pracuje, więc poza standardowym cmykiem mamy jeszcze półtonowy atrament. Light cyan, light magenta, light blacka, co jest ewenementem na tego typu rzeczy, plus dedykowany kanał z kolorem czerwonym. Jak popatrzymy sobie na reklamę, na rynek reklamowy na świecie, to się okazuje, że czerwony jest najczęściej wykorzystywanym kolorem, jeżeli chodzi o komunikację. Od log firm przez informacje o promocjach, cenach, czerwony najbardziej nam się przebija, najbardziej gdzieś tam uruchamia w pamięci od razu w głowie, że to jest coś ważnego i tym z reguły zakreślamy. Tutaj ta maszyna może jeszcze dodatkowo drukować kolorem białym albo metalicznym, czy cząsteczkami srebra, które będą w stanie dawać bardzo fajny efekt. Ale to ja się tak wtrącę, ale po co białe, skoro jak podłoże jest białe, to... A jeżeli mamy przezroczystą folię, którą chcemy nakleić na szklane drzwi, no i żeby nadrukować na niej kolor, musimy podłożyć biały. Najpierw drukujemy na biało, znaczy folię robimy na biało, a potem na kolor. Tak, dokładnie, albo zostawiamy same kolory. Tak to na przykład wygląda. Czyli mamy transparentny materiał, jak odwrócimy od drugiej strony, to widzimy, że wszędzie pod tej kolory trzeba podłożyć biel, żeby móc uzyskać założone barwy. Coś takiego może być naklejone na szybę sklepową, czy może zostać naklejone, powiedzmy, na szybę w aucie, żeby dać jakiś ciekawy efekt. To urządzenie, dzięki temu, że ma te fajne różne kolory, jest w stanie zrealizować 98% pełnego wzornika pantonowskiego. Pantonowski wzornik określa nam wszystkie kolory w druku cyfrowym, z których możemy korzystać. Nie ma na rynku technologii, która w takim formacie jest w stanie tak dużą ilość kolorów zrealizować, więc tutaj jesteśmy w stanie jeden do jednego wydrukować czerwony takiej znanej marki od napojów gazowanych, mocno słodzonych, czy wszystkie inne czerwone loga, które nam przychodzą do głowy. No to jest ciekawe urządzenie. Jak myślisz, jak wygląda rynek w Polsce na takie urządzenie? To jest setki tysiące? Nie, setki tysiące nie, ale znaczy nie tysiące, ale setki tak, bo takich maszyn w Polsce pracuje około pewnie 50-60 dokładnie tych, a są jeszcze różne inne modele, powiedzmy, dedykowane do bardziej produkcyjnych zastosowań, gdzie mają właśnie, drukują czterema kolorami, tam tych jest dużo więcej. Rozejrzyjmy się dookoła, wszystkie choćby takie duże powiększenia muszą być na czymś wydrukowane, wszystkie roll-upy, reklamy w sklepach, wszystkie auta, które widzimy oklejone jakąś grafiką czy jakimiś tekstami, są drukowane na tego typu urządzeniach. Więc komunikacja marketingowa jest bardzo istotną komunikacją, więc bardzo dużo się tam dzieje. Sami zauważamy, że coraz mniej drukuje się książek, ulotek typowo papierowego nośnika, coraz więcej się przenosi na opakowanie i tak jakby produkty związane z opakowaniem, więc czy firmy, które dostarczają, starają się, jeżeli mają bieżącą promocję, no to rzucają sobie szybko informacje na wszystkie samochody danej firmy, że akurat powiedzmy w tym miesiącu to robimy, promujemy taki produkt albo mamy taką promocję cenową na tam coś. Dobrze, super, bardzo ciekawe to jest. Dużo rzeczy przy okazji. Powiedz mi, gdyby ktoś chciał założyć sobie firmę, no bo powiedziałeś, że wszędzie jest reklama, w związku z czym, a jest jej coraz więcej, gdyby ktoś chciał zainwestować w firmę, która by zajmowała się drukiem takich nośników reklamowych, trzeba dużo kasy? Sama drukarka to jest koszt rzędu 17 tysięcy euro netto. Do tego, żeby tak jakby mieć pełną linię taką produkcyjną, no to musimy jeszcze mieć na pewno stół jakiś do cięcia, bo ta maszyna nie tnie, więc musimy powiedzmy mieć stół do cięcia, ewentualnie coś jeszcze do naklejenia tego, czyli na przykład jakiś laminator. No ale powiedzmy, że wykładając
kolejne jeszcze 10 tysięcy euro możemy zbudować sobie taką prostą, prosty jakiś taki startup biznesowy i możemy się zająć wtedy, nie wiem, produkcją tapet, produkcją jakichś roll-upów, produkcją wyklejań materiałów do klejenia na samochody, czy robieniem właśnie jakichś takich bardzo ciekawych grafik do dekoracji wnętrz. No to nie jest to mało, ale z drugiej strony to też nie są jakieś olbrzymie pieniądze. Koszty wydruku? Od powiedzmy 4-5 zł za metr kwadrat, w zależności od podłoża materiału, bo tu mówimy o samych atramentach. To jest ten rząd wielkości, którego idziemy w górę, w zależności jakie tryby pracy, co i jak. Ale przy takich podstawowych, sprzedawalnych poziomach, no to jest około 4-5 zł koszt atramentu plus materiał. I teraz materiał może być od jednego od 4 zł do 40, tak? No bo w zależności, czy to będzie taki czy inny, to tutaj można wybrać. Jeżeli ktoś ma ochotę, to jeszcze jutro można, czy dzisiaj, czyli dzisiaj jest piątek, prawda? Dzisiaj jest jeszcze piątek, jutro sobota. Tak, ktoś, jeden z widzów właśnie, czy to przypadek, że robicie transmisję w piątek 13? No tak targi wypadły, no jak targi wypadają, tak robimy transmisję. Dziękuję Ci, Tomku, bardzo. Jeżeli ktoś ma ochotę, oczywiście zapraszamy na stoisko firmy Epson. Tu można zobaczyć nie tylko tą wielką maszynę do drukowania, ale też i całkiem inne, mniejsze, zgrabniejsze i bardziej domowe urządzenia. I każdy może Was tutaj przepytać na temat druku chyba z na lewo i prawo i ze wszystkich stron. Zapraszamy, wiemy o tym wszystko. Prawie wszystko. Albo wszystko. Dziękujemy. Dzięki.